Cześć, witam cię serdecznie na stronie, jak zrobić podcast. Dzisiaj pytanie od jednego z moich widzów, jednego z moich słuchaczy od Przemka. Następnie chciałem napisać: dobra robota. Podcast JZP, według mojej opinii, jest świetną inspiracją i magnesem dla kolejnych fanów podcastów, by swoją wiedzę. Przenieść do sieci właśnie w takiej formie. Dziękuję Ci, Przemek, bardzo. Ja generalnie to, co robię, to robię głównie dla Was. I takie, takie maile, takie, tego typu informacje, informacje o tym, że, że to, co robimy, ma jakikolwiek sens, ma dla mnie bardzo, bardzo duże znaczenie. Także dziękuję Ci bardzo za te miłe słowa. Sam jestem obecny na etapie tworzenia podcastu, dlatego chciałem zadać Ci kilka pytań. Trzymam Ci za słowo. Mam nadzieję, że Twój podcast w najbliższym czasie się ukaże i będziemy mogli go posłuchać. Proponowałbym więcej pytań odnośnie sposobów nagrywania wywiadów na odległość. Twoi rozmówcy szczegółowo opowiadają na temat sprzętu, ale co jeśli podcast ma być oparty o wywiady ludzi z różnych stron świata? Jak kupno świetnego jakościowo mikrofonu ma się do tego, że nasz rozmówca korzysta z mikrofonu wbudowanego w laptopie podczas rozmowy na Skype'ie? Przemek, to jest jedno z najtrudniejszych pytań, tak naprawdę, i jeden z dylematów, z którymi chyba wszyscy podcasterzy na świecie się borykają. To nie jest tylko i wyłącznie Twój problem. Jeżeli chodzi o mikrofon wbudowany w laptopa, no to jest podobnie jak z samochodem. W momencie jak masz cinkłaczem, to możesz to cinkłaczem to tuningować, ale Mercedesem to no nigdy nie będzie. I tutaj jest podobnie. Jeżeli twój rozmówca ma fatalnej jakości mikrofon, nagrywa w złym miejscu, nagrywa byle jaki dźwięk, no to można próbować taki dźwięk troszkę korygować. Natomiast to naprawdę efekt i tak nigdy nie będzie taki jaki powinien być. Myślę, że można rozwiązać ten problem na dwa sposoby, właściwie rozwiązać, można spróbować trochę polepszyć jakoś takiego dźwięku na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest po prostu stworzenie w miarę możliwości jak najlepszych warunków do nagrywania. Czyli laptop powinien mieć dobrą wentylację, żeby jego wentylator jak najmniej się włączał. Dobrze byłoby, żeby nasz rozmówca był w miarę możliwości blisko mikrofonu w laptopie, ale żeby ten mikrofon był z drugiej strony tak ustawiony, żeby nie było gdzieś i nie było harczenia. Dobrze byłoby, żeby pomieszczenie było również w miarę możliwości ciche i najlepiej bez echa. Czyli, nie wiem, jeżeli będzie to na przykład pokój hotelowy, no to pokoje hotelowe z reguły nie mają wielkiego echa. Dobrze jest w tym momencie po prostu pozamykać e, okna, wyłączyć klimatyzację, bo klimatyzacja też dosyć mocno szumi. Ustawić laptopa w taki sposób, żeby miał jak najlepsze chłodzenie, nie kłaść go na tapczanie. Bo w tym momencie wentylator będzie pracował przez cały czas i po prostu próbować przesunąć się do laptopa i nagrywać. Można ewentualnie spróbować podłączyć zestaw słuchawkowo telefonu do laptopa, z tym, że nie każdy laptop ma tego możliwość. Laptopy, które mają dwa gniazda osobno na mikrofon, osobno na słuchawki, będą wymagały przejściówki. Taka przejściówka jest tania, ale z drugiej strony, oczywiście, nie możemy wymagać od naszych rozmówców, że będą kupowali coś nawet za. Kilka czy kilkanaście złotych, tylko po to, żeby raz z nami porozmawiać. W przypadku Maców i niektórych innych laptopów, chyba, chyba HP na przykład robi coś takiego, wbudowane są w, w komputerze pojedyncze gniazda, które służą do podłączenia podobnie jak w telefonie, tylko i wyłącznie do jednego portu łącznie mikrofonu i słuchawek. I w tym momencie można wpiąć zestaw słuchawkowy z telefonu. Taki mikrofon jest. Niewiele lepszy, ale zawsze trochę lepszy niż mikrofon budowane w laptopa. Drugie wyjście, ewentualnie, druga rzecz, którą możemy zrobić, to nie rozmawiać na laptopie. Po prostu skorzystać, jeżeli jest taka możliwość, oczywiście z tabletu albo telefonu komórkowego. Skype'a możemy zainstalować na tablecie, Skype'a możemy zainstalować na telefonie. Mikrofon telefonu czy mikrofon tabletu możemy przesunąć w miarę możliwości blisko ust, tak żeby dobrze nagrywać dźwięk, żeby nie było jakiegoś zbyt dużego echa, żeby nie było zbierane zbyt, duży, zbyt dużo dźwięków gdzieś z otoczenia. A tablet bądź telefon będą miały dwie zalety. Po pierwsze takie mikrofony są dużo lepsze jakościowo niż mikrofon wbudowany w laptopa. Po drugie ani tablet, ani, ani telefon nigdy nie będzie miał wentylatora, w związku z czym też i jest dużo ciszej. Kolejny fragment maila przemka. Jakich narzędzi używasz do montowania podcastu? Płatne czy bezpłatne? Co polecasz? Jeżeli chodzi o bezpłatne, to właściwie chyba tylko i wyłącznie Audacity jest takim narzędziem, które wszyscy znają, do którego jest mnóstwo dokumentacji w internecie i jest to program naprawdę bardzo łatwy. Także od tego programu spokojnie można zacząć. Ewentualnie innym aplikacjom, która również jest bezpłatna, ale dużo bardziej skomplikowana. To jest Pro Tools First. Pro Tools robi bardzo dobre aplikacje, ale są to aplikacje głównie dla muzyków, nie zawsze dla podcasterów. Będziemy mieli tam ogromną ilość funkcji, która nigdy nam się do niczego nie przyda. I mimo tego, że, że wersja First nieco ograniczona funkcjonalnie, ale jest bezpłatna to nie wiem, czy będzie to wystarczająco dobry program, żeby, żeby nagrywać podcasty. Oczywiście jest to dobry program i wielu podcasterów używa e, Pro natomiast mnie osobiście ten program do edycji podcastu akurat nie przekonał. Jeżeli chodzi o komercyjne rozwiązania, najbardziej znanym chyba jest Adobe Audition. No, Nie powiem, że nie. Jest to oczywiście doskonały program. Jest to naprawdę świetna aplikacja o potężnych możliwościach. Jest to po prostu kombajn sprzęt, oprogramowanie, na którym jesteśmy w stanie zrobić praktycznie wszystko z dźwiękiem, ale Adobe Audition ma jedną zasadniczą wadę. Jest to program wściekle drogi. Program, za który płacimy miesięczny abonament i nie jest to mały abonament. Tak więc nie jestem pewien, czy jest taki sens, żeby wydawać aż takie pieniądze na program do edycji podcastów. Innym komercyjnym rozwiązaniem, w którym muszę przyznać ostatnio bardzo się zakochałem, to jest program Reaper. Reaper kosztuje 60 dolarów i jest to płatność jednorazowa, czyli płacimy raz 60 dolarów i możemy z programu korzystać bez ograniczeń czasowych. Reaper ma ogromne możliwości konfiguracyjne. Możemy program praktycznie w dowolny sposób przebudować, tak jak nam się to podoba. Ma również bardzo dużą możliwość konfiguracji tego, co dzieje się w samej aplikacji. Ja utworzyłem sobie kilka skrótów klawiszowych, ale nie takich skrótów do pojedynczych operacji, tylko skrótów, pod którymi ukrywają się całe łańcuchy, całe ciągi wydarzeń. I w tym momencie edycja, obróbka jakichś plików dźwiękowych, ściszanie wybranych całych fragmentów muzyki, zmiana parametrów, też takiego pliku, później audio. To jest naprawdę tylko i wyłącznie kilka kliknięć, kilka skrótów klawiszowych w aplikacji. Polecam, naprawdę bardzo gorąco polecam aplikację, aplikację Reaper. To jest program, którego trzeba się nauczyć korzystać, ponieważ właśnie chociażby wykorzystanie tych wszystkich ułatwiaczy, tych wszystkich skrótów klawiszowych, wszystkich konfiguracji i parametrów wymaga troszkę czasu i wymaga przede wszystkim wiedzy gdzie zajrzeć, natomiast zdecydowanie warto poświęcić tej aplikacji trochę czasu. No i cena. Reaper kosztuje 60 dolarów, to jest około 250 zł. No to jest cena dużo, dużo, dużo niższa niż w przypadku Adobe Audition, czy jakiegoś innego, bardzo zaawansowanego, ale też bardzo drogiego programu. Wróćmy do maila Przemka. Jak czasowo dla osoby, która zaczyna zabawę z montażem, wychodzi takie przygotowanie jednego odcinka? Zakładamy, że rozmowa wyjdzie za pierwszym razem. Nie liczymy powtórek nagrań pierwszego odcinka, czyżby jakiś ukłon w kierunku mojego pierwszego rozmówcy, ale jak później wygląda obróbka tej serówki? Ile, powiedzmy, czasu 40 minut nagrania trzeba obrabiać? 40 minut nagrania trzeba obrabiać przynajmniej 40 minut. Plus kilka minut na dogranie intra, na dogranie zakończenia i tak W momencie, jeżeli jesteś już zaawansowanym podcasterem i nagrałeś kilkaset odcinków, czy kilka tysięcy odcinków, to oczywiście każdy kolejny odcinek będzie tak naprawdę w całości gotowy do publikacji. Nagrasz intro, a być może intro nagrywasz razem z całym, z całym odcinkiem, i taki odcinek po prostu się publikuje. Natomiast w momencie, jeżeli jesteś początkującym podcasterem, to na pewno nie będziesz tego robić w ten sposób. Tak więc na pewno trzeba będzie całego odcinka przesłuchać. Na pewno trzeba będzie przejrzeć, na pewno trzeba będzie posłuchać całości nagrania po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś nie wkradły się jakieś błędy, czy nie ma tam jakichś elementów, które będą do wycięcia. Ja polecam zaznaczanie sobie fragmentów, w których się pomyliliśmy, zaznaczanie na przykład jakimś pstryknięciem. O tym kiedyś jeszcze porozmawiamy. I w tym momencie widać później na, no w programie, które elementy wymagają poprawienia, wymagają edycji. Natomiast oprócz tego, szczególnie właśnie początkujący podcaster, szczególnie właśnie osoba, która Zaczyna tak naprawdę nagrywanie się bardzo często, nie kontroluje jeszcze niektórych rzeczy. Bardzo często nie kontroluje na przykład y, albo mm, albo tym podobnych dźwięków, których później w podcaście robi się strasznie dużo. W momencie, jeżeli podczas 40 minut nagrania mamy 100 czy 120 tego typu wstawek, no to jest ich o przynajmniej kilkadziesiąt za dużo. Dobrze byłoby część wyciąć. No i to niestety będzie pochłaniało już czas. Tak więc edycja 40-minutowego odcinka będzie trwała. Na pewno powyżej 40 minut, właśnie żeby przesłuchać chociażby całość i sprawdzić, które elementy są do wycięcia, do edycji, do poprawy. Jeżeli chodzi o to, o ile dłużej będzie to trwało, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak zły mamy materiał, na którym pracujemy. Jeżeli nagranie jest dobre, to być może 40, 40 minut na przesłuchanie, plus powiedzmy 5 na dołożenie intra, dołożenie ultra, regulację głośności. Eksport pliku do formatu MP3 i być może to wystarczy. Ja bardzo różnie edytuję swoje odcinki, swoje podcasty. Czasami jest tak, że mam bardzo mało fragmentów do wycięcia i czasami są to 2-3 fragmenty w ciągu całego odcinka, a czasami jest tego zdecydowanie więcej. Tak więc no, też nie jestem w stanie powiedzieć na swoim przykładzie, ile dokładnie. Trwa edycja takiego odcinka, ale na pewno za każdym razem trwa ona przynajmniej kilka minut dłużej niż sam odcinek. Ja zawsze słucham swoich odcinków. Mimo tego, że nie wszystkie y, y i tym podobne rzeczy wycinam z tych odcinków, zawsze słucham całości i zawsze staram się wyłapać najbardziej rażące, przynajmniej najbardziej istotne elementy. Zawsze staram się wyciszyć jakieś dźwięki w tle, które gdzieś tam się wkradają. Czekający pies na ulicy, przejeżdżająca karetka, czy też cokolwiek innego, i zawsze staram się sprawdzić, czy wszystko w takim nagraniu jest jak należy. Mam nadzieję, Przemek, że moje odpowiedzi na Twoje pytania będą wystarczające. Wszystkie pozostałe osoby, które mają ochotę zadać mi jakieś pytanie, zapraszam na moją stronę internetową, jak zrobić podcast.pl. A jeżeli słuchasz dzisiejszego wideo na, jeżeli oglądasz dzisiejsze wideo na stronie, to tutaj, w tym miejscu. Mniej więcej jest niebieski guzik, dzięki któremu można nagrać pytanie. Pytanie powinno być yy, najlepiej jedno pytanie na jedno nagranie. Nagranie może trwać 90 sekund. Yy, podłącz mikrofon do komputera, przedstaw się. Powiedz o co chodzi, jakie masz pytanie, z czym masz problem, i postaram się na bieżąco w kolejnych odcinkach QA na Wasze pytania odpowiadać. Do usłyszenia, do zobaczenia.